przeszkodę, wracasz w prawo, jedziesz dalej. No powoli sobie zacznij, żeby objechać teren i potem tam zawracaj sobie tutaj wyjdzie, nie? Przejazdu, natomiast musisz zmodyfikować. Napędzasz się z daleka, bo tak naprawdę to bardziej dynamikę chodzi. Jedziesz dynamicznie prosto, dojeżdżasz do przeszkody, przed przeszkodą dohamowujesz, omijasz przeszkodę, wracasz na swój pas ruchu i jedziesz dalej, nie? Tylko to musi być bardziej dynamicznie już. I tu co, zobacz, co tobie mówiłem, że przy slalomie, który się wydaje niepotrzebny, poprawiałem ci tylne prawe koło, bo za blisko wjechałeś. Przy tym też ci mówiłem tylne prawe koło najeżdża, nie? Przy omięciu przeszkody tylne prawe koło znowu najechało. Musisz pamiętać o tym, nie? Że ten tył ścina, szczególnie jak jest dłuższy samochód i on niestety dojeżdża do środka i ty w wypadku najeżdżasz na, gdyby to był krawężnik, to koło uderzasz w krawężnik. Trzeba mieć tą świadomość. Czyli po prostu większa prędkość, pędzisz, dohamowanie, ominięcie, jazda dalej. Już dynamikę zmniejszasz. I trzymaj kierownicę zawsze. Prędkość. No za mało wytraciłeś prędkość na końcu. No bo w życiu też tak będzie, nie? Bo nie jechałeś 90-100 na godzinę, ale jechałeś tam 30-40 i już był problem z omniesieniem tej przeszkody, czy wygającej sali. Bo klasycznie taki test łosia to jest tam przy 80, tylko tam jest... To jest inaczej się ustawia i tak dalej. Tylko to jest musi mniejszą... być kilka, przede wszystkim musi być kilka, trzeba wybujać prawo, lewo, tak. Prawo, lewo, żeby go rozbujać. Natomiast tu chodzi nam o sytuację drogową, nie o tej łosia, bo sytuacji na drodze, bo jedziesz sobie, jedziesz, przyczepna, fajny asfalt jest. Jedziesz, gwałtownie z prawej strony wybiega ci sarna, odbijasz kierownicą w lewo, wpadasz na lewy pas ruchu, się okazuje, że tam jest nieprzyczepnie, bo piasek ktoś rozsypał albo plama oleju z ciężarówki poszła, no i masz problem z powrotem na swój pas ruchu, nie? A to generalnie chodzi, taka symulacja sytuacji drogowej. W ćwiczeniu załóżmy, jakbym hamował ostro i trzymał cały czas hamulec i skręcał, tak powinienem zrobić, czy odpuścić, bo ja to robiłem tak, że wyhamowałem prawie do zera. Znaczy bardziej wyhamowałeś niż po potrzeba. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o sportową szybką jazdę, to kwestia wszystko zależy od opóźnienia hamowania. Druga rzecz, żeby nie dohamować więcej niż jest nam to potrzebne. Bardzo często jest coś takiego, że kierowcy hamują i potem musi od początku rozpędzać samochód. Nie chodzi o to, żeby go rozpędzić, dohamować do tej prędkości, przy której chcesz jechać. Tak tu na przykład go za bardzo dohamowujesz, bo dohamowujesz i zaczynasz przyspieszać. Tracisz niepotrzebnie energię, nie? Którą wydałeś najpierw, potem ją straciłeś i z powrotem ją wydatkujesz. Także tylko dohamowuj do tej prędkości, przy której chcesz naprawdę pokonać tą przeszkodę, tym bardziej, że ci ją trochę rozszerzyłem, przyspieszyłem to. Więc trochę łatwiej w tej chwili będzie. Ja to tylko przestawię to. Tam też?